Dzień dobry Państwu, ze studia WPS Production mówi do Państwa znów jednoosobowo Paweł Ziemiński. Będziemy się starali przeplatać te nasze audycje występami w duecie, to znaczy ja i Dariusz Kosior oraz takimi indywidualnymi relacjami przez procedurę Skype'a, żeby być z Państwem może częściej i na bieżąco komentować wydarzenia. Dzisiaj chciałbym poświęcić chwilę uwagi temu, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Sytuacja dosyć kuriozalna, dlatego że polski rząd nie ma w składzie, może nie pełnym, ale połowy swojego składu, bo minister spraw zagranicznych, premier rządu, minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, pani minister pracy i spraw socjalnych oraz towarzyszące jeszcze inne osoby były na kilkudniowej wizycie w Izraelu. Gdyby nie prawdopodobnie pewien incydent, który się wydarzył, to znaczy wypadek kolumny tych rządowych samochodów, które przemieszczały się gdzieś z lotniska w Tel Awiwie do miejsca spotkań, to być może nawet byśmy się nie dowiedzieli dopiero po fakcie. A tak się okazało, że nasza delegacja nie tylko, że była w takim pełnym składzie, to jeszcze, że wydarzył się ten niefortunny wypadek, ale to nie jest głównym przedmiotem. Głównym przedmiotem jest sam fakt wyjazdu delegacji rządowej w tak licznym składzie osobowym oraz kwestie, które były tam podnoszone. Bo pytamy się, jak obywatele polscy, cóż to jest za zwyczaj, żeby konsultować czy też uzgadniać politykę krajową z rządem obcego państwa, dlatego że gospodarzem spotkania był pan premier Netanyahu, czyli istnieje, można przypuszczać, jakiś nadrząd nad rządem polskim, który sugeruje polskiemu rządowi jakieś rozwiązania i one muszą być co jakiś czas konsultowane, bo nie jest to pierwszy przypadek, kiedy dosyć liczna delegacja rządowa wyjeżdża do państwa Izrael. Bo pamiętamy, że bodajże w 2011 roku, w lutym, jeśli się nie mylę, podobna delegacja, z tym, że wtedy za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, odbyła wizytę tego rodzaju, a wcześniej też pan jeszcze wówczas żyjący prezydent Lech Kaczyński też odbył wizytę bodajże w roku 2009, jeśli się nie mylę, w państwie Izrael, gdzie obiecał środowiskom żydowskim, że Polska jest największym przyjacielem państwa Izrael, no i że interesy żydowskie w Polsce będą zabezpieczone, zarówno jeżeli chodzi o ich interesy w Polsce, prawdopodobnie miał na myśli rewindykację mienia żydowskiego, oraz interesy międzynarodowe, to znaczy, że Polska będzie zawsze lojalnym poplecznikiem polityki żydowskiej w skali światowej. No ale wróćmy do tego spotkania ostatniego. Otóż okazuje się, że powód tej wizyty to jakieś bliżej nieokreślone wzajemne zobowiązania co do uwzględniania ubezpieczeń społecznych. Pytamy się jako obywatele polscy, żeby pani minister Szydło była uprzejma wyjaśnić, o co chodzi, dlatego że może się, jesteśmy pełni obaw, że może chodzić o to, że w jakiś sposób przygotowywana jest jakieś miękkie lądowanie niektórych obywateli izraelskich na starość na terenie Polski. No, są te liczne osiedla nadzorowane, a opuszczone, jak jedziemy przez Polskę, to mnóstwo jest takich zagadkowych osiedli, które są w pełni przygotowane na przyjęcie jakichś bliżej nieokreślonych gości. No teraz możemy się domyślać, że ci goście już chyba mają swoją tożsamość narodowościową, bo to prawdopodobnie te środowiska żydowskie, które gdyby stała się bardziej zapalna sytuacja na Bliskim Wschodzie, albo gdyby się zmienił układ międzynarodowy w Europie, to one tutaj powtórnie przyjadą do Polski, żeby tutaj dożywać swoich ostatnich dni na koszt podatkowego. Dlatego, że jeżeli się okazuje, że będą uwzględniane okresy ubezpieczeń w obie strony, no ale pytam się, kto z polskich obywateli tak licznie przebywa w Izraelu. No, chyba tylko ci, którzy najpierw żyli w Polsce kosztem Polaków, potem wyjechali w jakiś czas do Izraela, a teraz chcieliby być może powrócić, żeby znowu żyć na koszt podatnika polskiego. No, wiemy, że ZUS ma swoje problemy, że ZUS jest spadkobiercą tej nieodpowiedzialnej polityki demograficznej oraz polityki społecznej, która z jednej strony wyeksportowała przymusowo polskie młode kadry na zachód,
teraz słyszymy, że najwspanialszym rozwiązaniem to jest zaimportowanie ze zdestabilizowanej Ukrainy młodych, pełnych sił, tanich robotników z Ukrainy. Natomiast no, istnieje jeszcze kwestia następna. Kto będzie za to wszystko płacił? No jeżeli oczywiście ci młodzi, którzy tutaj przyjadą z Ukrainy, no to znowu będą zajmować miejsca pracy Polakom, a będą na pewno konkurencyjni, bo oni są gotowi pracować za stawki no, mniejsze, zdecydowanie mniejsze, niższe niż stawki, jakie by obowiązywały polskiego pracownika. Ci natomiast niezadowoleni z niskich stawek będą naturalnie wyjeżdżać na teren Europy Zachodniej. No po prostu jest to kuriozalna polityka, którą trzeba w jakimś momencie zatrzymać i tutaj no, Polacy powinni w tym momencie zadać konkretne pytania pani premier, panu super naczelnikowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, ku czemu to zmierza, prawda? Panu Morawieckiemu, który mówi o jakimś cudownym planie uzdrowienia polskiej gospodarki, a w zasadzie to wszystko, co oferuje Polakom, to jest jedynie działalność PR-owa, marketingowa, bez żadnych konkretów, bo wszystkie jego propozycje są bezsensowne, prawda? Bezsensowne, aczkolwiek nagłaśniane bardzo w mediach jako rewelacyjne, rewolucyjne i wielce obiecujące dla Polski. Mają być to odpowiedzialny, zrównoważony rozwój, ale tak naprawdę nie ma żadnych konkretów. Te konkretne rozwiązania są bardzo negatywne. Negatywnie należy je oceniać, dlatego że co to znaczy na przykład obniżyć, podwyższyć progi podatkowe? No jeżeli się mówi o wolnych opodatkowania kwotach w wysokości 12 tysięcy złotych w skali roku, czyli poniżej 1000 złotych w skali miesięcznej, to znaczy, że na poziomie minimum, czy też już poniżej minimum socjalnego, rząd ma tyle łaskawości, że gotów nam powiedzieć, że te osoby nie będą płaciły podatku. No to jest sposób naturalny powinno być, no bo one nie mają z czego, bo one nie mają wystarczających środków, żeby przeżyć, a nie mówiąc o tym, żeby jeszcze te dochody miały być opodatkowane. Także panie Morawiecki, no prosimy o jakieś konkrety, jakieś rzeczywiście merytoryczne, sensowne, a nie jakieś beznadziejne propozycje, no ale powiedzmy sobie szczerze, no pan Morawiecki nie jest ekonomistą, jest historykiem, jest po jakimś przeszkoleniu w Stanach Zjednoczonych, uzyskał tam tytuł Master Business and Administration, no to jest takie popularne wykształcenie dla urzędnika administracyjnego niższego szczebla, prawda? To może brzmienie angielskojęzycznym brzmi jakoś bardzo nobilitujące, ale nie jest to żadne wykształcenie. Pan Morawiecki przedstawiany jest jako ekspert ekonomiczny, natomiast o ekonomii, jak widzimy, nie ma wiele do powiedzenia, oprócz tego, że jest lojalnym wykonawcą poleceń zachodniej lichwiarskiej finansjer o rodowodzie żydowskim. Także no, czekamy na wyjaśnienie, czemu była poświęcona wizyta, jakie są zobowiązania Polski w stosunku do obywateli Izraela, jakie są zobowiązania polskich podatników i w imię czego w stosunku do obywateli Izraela, dlatego że Polacy to chyba nie powinni się składać na składki ubezpieczeniowe obywateli Izraela. Jeżeli nie uzyskamy tych odpowiedzi, no to Polacy będą mieli prawo zgłosić w jakiejś formie bardziej radykalnej sprzeciw wobec tej polityki PiS-u, która jest w ostatnim czasie realizowana. To dzisiaj na gorąco tyle ze studia WPS Production. Mówi do państwa Paweł Ziemiński.